Witam, drodzy widzowie. Właśnie jestem po zeznaniach na posterunku policji na psim polu, które tak mniej więcej wygląda. Tutaj mamy posterunek policji. Jestem już po zeznaniach i zeznawałem w sprawach tak zwanych maseczkowych. Cztery wezwania aż do mnie przysłali, żebym się tutaj stawił, ponieważ robili to bardzo nieudolnie. Ja pokażę tutaj do kamery, jak wygląda takie wezwanie. Można sobie przeczytać, zobaczyć. Pierwsze wezwanie to przysłali w ogóle bez polecenia. Drugie wezwanie to przysłali już z poleceniem, ale po dacie stawienia się wezwania. No i tak to się toczyło, aż w końcu zaczęli węszyć po moich innych adresach, gdzie ja mogę się znajdować. No to wtedy już stwierdziłem, że się tutaj pofatyguję na to psie pole i się stawię na to wezwanie, na którym zeznałem tylko, że będę zeznawał w sądzie, gdzie pan policjant był bardzo zdziwiony, że ja niczego nie chcę podpisać, ani nie chcę zeznawać i tak dalej. I chciał mi jeszcze wprowadzić w błąd, że ja odmawiam zeznań, że to są wysokie kary grzywny i tak dalej za odmawianie. Także no, takie zaczął mi robić pranie mózgu. A ja powiedziałem, że ja zeznaję, tylko że zeznaję właśnie, że będę zeznawał w sądzie. No i tak to się zakończyło. Niczego nie podpisałem. Powiedziałem, że ja tylko zgłosiłem się na wezwanie i nie zamierzam świadczyć innych usług, na przykład takimi, jak jest podpisywanie się. No i pan policjant był trochę zdziwiony, no ale sprawa szybko została załatwiona, no bo zeznania były szybkie. I chciałbym jeszcze w tym dniu, gdzie zostałem wezwany, przy okazji powiedzieć o historii policji, bo w internecie się nie poczyta o prawdziwej historii policji, tylko jest historia policji po policyjnemu. Ja tutaj powiem, jaka to jest prawdziwa historia policji. A ta historia jest taka, że 500 lat temu, tak około, w średniowieczu, to była epoka średniowiecza, zaczęły powstawać takie gromady społecznościowe, tworzyły się już lokalne, które każdy z tych gromad miały swoich przywódców, cesarzy, królów. No i ci królowie zaczęli mieć potrzebę mieć ochrony, ochroniarzy. No i stąd zaczęła się właśnie wywodzić historia policji, że policja teraz ochrania społeczeństwo. A ja powiem w ten sposób, że policja nigdy nie była za ludźmi i nie będzie, ponieważ to nie jest w interesie rządzących, tylko policja będzie słuchała swojego przywódcy. Także mówienie i czytanie haseł, że policja jest dla ludzi i ich ochrania, to są tylko marketingowe ściemy. A prawda jest właśnie taka, jak mówię, na przykładzie historii, że po prostu policja jest po to, żeby lud był jej posłuszny i ma być grzeczny i się ich słuchać na ich zawołanie. Bo to jest właśnie policja, która właśnie jest opłacana przez korporacje, żeby pilnowali lud.
Tak to właśnie wygląda. No to tyle, co bym tutaj chciał powiedzieć w tym dniu właśnie. Korzystając z okazji, że jestem jeszcze na psim polu, chciałbym pokazać wam jeszcze takie jedno pismo, które niedawno otrzymałem z sądu. Jak już jesteśmy w temacie pism, w sprawach maseczkowych, no to też od razu tutaj wam pokażę. Tak to wygląda treść tego pisma. No, chodzi o to po prostu, że sprawa sąd postanowił całkowicie umorzyć postępowanie w sprawie tego, że nie nosiłem, nie zakrywałem twarzy tam w miejscu publicznym, już nie pamiętam gdzie to było, bo tego było dużo. Tylko chciałem pokazać właśnie, że sprawa została całkowicie umorzona, bo jeszcze były takie sprawy, gdzie wymyślali takie wyroki, że pisali, że jest, że stwierdzają, że jesteś winny i dostajesz naganę, ale koszty sądowe i inne koszty są na koszt państwa. Takie też sobie wymyślają wyroki. No a w tym przypadku całkowicie umorzyli postępowanie. No czym jestem miło zaskoczony, że taki finał ma ta sprawa. No i w związku z tym chciałbym właśnie się podzielić, dla was pokazać, jak to wygląda. Serdecznie pozdrawiam widzów. Jestem dobrej myśli, że dobrze się oglądało odcinek. No i jeśli się wam podobał i chcecie więcej tego typu materiałów, to zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Dziękuję.